Poproszę tutaj nadawne węże. Katarzyna, zaczniemy od może nagrody. Osiągnęła bardzo wiele przez całe te 4 lata. Myślę, że wyniki na maturze były tego podsumowane. W związku z tym w nagrodę Rada Pedagogiczna postanowiła zamieścić takie słowa. Za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre osiągnięcia sportowe wychowawca, dyrektor. Poproszę Agnieszkę. Agnieszka przyszła do nas później, ale finiszowała w sposób no, bardzo, bardzo ładny, co podkreśla. Izabela Piekarska. Iza również swoimi osiągnięciami, tak jak wszystkie zresztą, ale ona za te wybitne osiągnięcia i sportowe i edukacyjne, w tym wypadku maturalne, bardzo dobre wyniki. Nagrodę za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre osiągnięcia sportowe życzy za Radę Pedagogiczną. Również ładnie kończy szkołę w wynikach maturalnych i w wynikach sportowych. I w nagrodę za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce i bardzo dobre osiągnięcia sportowe życzy cała Rada Pedagogiczna. Ola Homa. Aleksandra. Nagrodę za wzorowe zachowanie, dobre wyniki w nauce i bardzo dobre osiągnięcia sportowe, Rada Dyrekcji. Wszystkiego najlepszego. Elita Błaszczyk. Aleksandra Homar. Aleksandra Homar. Życzę wszystkiego najlepszego. Chciałbym, abyś całe życie podkreślał, że byłeś tutaj, że pracowałeś za SLS, no i życzę ci wiele sukcesów. Celowaliśmy ustawę. Mama! Nawet uwierzyłam! Nie zawsze się prawda, tak jak się. Wskazuję, tutaj napisane, że jest 24 absolwentów. Myślę, że te rankingi są bardzo ważne. Życzę ci, żeby te 24 miejsce jako absolwentki zamieniło się na przyszłe pozycje w twoim życiu koszykarskim. Dziękujemy ci serdecznie. Trzymaj się tego. Nigdy nie całowałem tak wysokiej dziewczyny. Dziękuję bardzo. Izabela Biga. Pracujcie, pracujcie. No to jak ja mam.
Niestety nadszedł czas, aby was pożegnać. Jeszcze tak niedawno to właśnie wy żegnałyście starsze koleżanki. Poznałyśmy smak życia w tej szkole. Niekiedy na treningach pokazywałyście nam twardą walkę i z tego powodu pojawiały się sprzeczki i łzy. Ale z perspektywy czasu zrozumiałyśmy, że chciałyście dla nas jak najlepiej. No? Realnego spojrzenia na świat oraz pomocnych rozmów z panem Agnieszką, imprez rozkręcanych przez ciebie oraz rozmów na każdy temat, Edziu, poczucia humoru, dobrego serca, kucielko oraz wyników maturalnych życzymy wam sukcesów sportowych i prywatnych. Pamiętajcie o nas i o tym, że możecie na nas liczyć oraz, że w stolicy jest parę dziewczyn, które będą za wami tęsknić i trzymać was w ciebie. Praktycznie rzecz biorąc, tego typu działania edukacyjne każdy czeka. My to mamy. Mamy to za sprawą tej szkoły, tej organizacji, tej dyscypliny sportu, tej młodzieży i tych rodziców. Realizacja ambitnych celów życiowych. Szkoła, będąc społecznością uczniów, nauczycieli, trenerów, rodziców, była tym środowiskiem, w którym udało się wam osiągnąć bardzo dużo. Na tym etapie waszej dojrzałości. Cieszę się. Dzięki.